że słuchaj, oni jechali Nowym Światem i nie skasowali biletu. I tam w Sępiku jak wysiedli, to proszę ciebie, no kontrol w międzyczasie. I to była jedna Chinka odpowiedzialna za cztery osoby chyba, czy trzy. Nie, i proszę ciebie, nie przebiła biletów, a kontrol ich wysadziła i spisała, no i oczywiście mandat. No i co mogę mi zrobić? Skoczyć na kandupy dokładnie. Ja nie mówię o to, tylko ja mówię o Chinkach. Ale ja mówię właśnie im, no co im zrobią, nic im nie zrobią. I to byli, proszę ciebie, obcy ludzie, którzy są niezameldowani w Warszawie i nawet w Polsce nie. No to mogą się tym podeprzeć. Dokładnie. Także wiesz. Także mi jest przykro, bo ja w sobotę nie mogę nic się nawet się. To jest u tych kosmitów w Belgii, że ich dzięki właśnie zachowaniu Barska byście musieli opuścić wielkie miasto, gdzie jest zanieczyszczenie i przenieść tych kosmitów dwóch, to znaczy Bartka i Aleksandrę, w okolicę ekologiczną, dlatego że tam jest lepsze powietrze. Tak, lepsze. Ale Bartek po prostu się rozda. Nie chodzi o to, Bartka. Lesbicę sytuacyjną, że on nie będzie mieszkał na Mazowszu. Bo on po prostu w pieprzu w szkole został. Nic nie szkodzi. Ale przecież mogłaś do przedszkola gdzieś tu indziej wstać. Nie, to było w szkole. Jakie to szkodliwe, ten hałas? A Bartuś, który miał przyjechać teraz, a przyjdzie, będę się mówił, wiesz, ale ja to bym wolał u znajomych, żeby był domek z ogródkiem, mój Bartuniu, że ty byś wolał, to za mało, synku. No, będzie co będzie, to już nie stawiamy. Ale mogłaś zorganizować domek z ogródkiem i co mu tam szkoła? No. Szkołę skończył, starczy. Nie, bo Bartek musi na tydzień przyjechać, żeby pójść do tego, do instytutu. No. Z tymi zębami. Słuchaj, teraz w Warszawie już Warszawa tolerancyjna się zrobiła. Wiesz, co mi Mareczek powiedział? Że na Chełmskiej, na pasażu Wieka, widział jak człowiek na smyczy prowadza lochę. No to znaczy ten, świnia, tą małą świnkę wietnamską, aktor George Clooney, ten taki przystojniak. Słuchajcie, jego świnka, Max, że ma 18 lat, miała przepuklinę, nawet pas przepuklinowy i była tak zazdrosna o partnerki, że jak on się bzykał, to ona wchodziła do łóżka. Tym bardziej, że świnki są bardzo... towarzyskie. No i słuchajcie, jedna nie wytrzymała nerwowo, bo uciekła, bo powiedziała, że nie będzie betulkę, tylko to uprawiała. Nie zna tego, że jedno z trzy robi. Trzeba ze świnką żyć, po prostu. No. Ale świnie są bardzo... Janek widział kiedyś świnie i bo raz go zaprowadziłam do chlewka. Są bardzo inteligentne stworzenie. To jest jedyne stworzenie, które człowiek patrzy w oczy. Bo... ale ona się jemu w oczy spojrzała, a on uciekł z tego chlewka. No może się zakochała w nim. No. A to... A no jak Olka ma swojego nietoperza, że wieczorem, słuchajcie, skrzydełka. Dlatego mówię, to są kosmiczki. No. No. Znaczy, tak siada. Aleksandra Pustenkowa i Bartek, to są w ogóle nie tej galerii. I muskają tymi łapkami, słuchajcie, to są i siada i na głowie. Tylko, a właśnie jeden z waszych lotu, czyli to, Jomuska, kosmita, zamieniony. Warszawski jazdy. A na mnie napadają świerszcze, łażą po ścianie i w łóżkach są mnie. Ale takie. Skąd to jest? Wiesz, skąd to jest ta Uzbeki? Ty jesteś związana z jaką ta Uzbeki, a oni z Belgą, czyli jesteś się kosmitami. No, ale czeka klat do mojego pokoju łażą, a gdzie indziej nie. A może ty masz energię, taką aurę? Odpowiednią aurę złotą, ze złota, bo ty jesteś bardzo dobrze ustawiona do ekologii. Do złota. Może jedyna Warszawie, która rozumie się. No jak mnie ptak usiadł kiedyś w chwili dosłownie na nabiegu. Znaczy z mojego wyglądu. Aurę złotą, a to jest jedyny przypadek na milion, aurą, to dlatego do ciebie lgną, nawet tutaj w parku, nie wiem czy założę, że ty pójdziesz do parku Wielkiego, to wokół ciebie Tak jakby chciał do ciebie się zbliżyć. No. Czyli Zeliczka, ty jesteś drugim świętym Franciszkiem. Gorzej. Gorzej, dlaczego? Może lepiej. Lepiej. A kto jest wilkiem? No, wilka to nie spotkasz raczej. Przemawiał do wilka, powiedział wilku. Ludzie są wilcy. Tak. Komisarz, te koty. Po twoim zejściu z tego łóżka, one tam bez przerwy chcą leżeć na tym łóżku. No, bo może bo moje, a może się grzeją. Ja zawsze się wygrzewam. Jako kocik. Jakiś ślad energetyczny tam zostaje. Widocznie to jest bardzo możliwe. No. Tak. Więc ja mówię, Olka, podłóż gazetę, bo uprałam kot. Nie będzie mi się pyliło to łatajstwo. No. To jest bardzo ważne, bo u was jest taki kontakt z przyrodą, jak gdzieś, jakbyście byli daleko, daleko od Europy nawet. I od tego cholernego, amerykańskiego stylu życia. Przecież mówił ten chłopak, że się wyniósł po to, żeby powiedzieć, prawda? No, ostatnio Olka mówi, kurczę, to... Ale o Bartku mówi. No, tak, nie, o tym
Maksie Węgry. A, tak, no, tak. To. I ona mówi, jak na Marszałkowskiej, ja mówię, co, kurczę, zbiór rzepaku, tylko w tej będę jeżdżał, no, tak. Do punktu skupu, mówi, kurczę, nie można przejść. No bo on ma dwudusze, bo co ciebie i do ciągnika tylko go. Takie razówy po Warszawie chodzą. Tak, razówy. Przekaz kiedyś telegraficznym skrótem. Aleksandrze, że tutaj nie ma wcale tych mężczyzn, o których tak. Myśli. Nie, o, oczywiście. Nie, ona powiedziała, że w ogóle żadnych Słowian, że ona się nie będzie parzyła ze Słowian, z pod ludźmi. Że tak. Ja mówię, słuchaj, córko, co ty Majka, przeczytałaś od deski do deski, z pod ludźmi, Boże. Znaczy, ja ją tego uczyłam. Nie, ona sama się tego nauczyła. Ale straszne, no. Straszne, no. Ja mówię, to bo może... Może ona barana, bo to była ta rata, co Niemców wspierali. Tak, no. Tak. Nie. Może... Tak, i no tam na Koszykowej chodzi taki kręty, siwy, na 5 minut idzie na peta znowu do komputera. Ja mówię, to jest kolejka, teraz to już nie chcę, ten się wściekł. Ten Aldebaran. No. I kudłate te tak, i wiesz, on jednym kopytem stuka na tym klawiszu. Jak to jeden? No bo nie funkcjonuje, muszę się przyjrzeć. Jednym, ale jak za jednym palcem, przecież to trzeba dwie ręce. I to jest przyjaciel tego grubego Krzyśka, którego ci pokażę. A słuchajcie, a ja się nie trzymam, który ma palcem. Bo Janek już go zna. Słuchajcie, grubsze, to jemu się nie mieszczą na klawiszach, to no. Dziobie z góry. Dosłownie dziobie. No tak, bo nie może, nie może po prostu, on nie ma takiej jakiejś zdjętkości tych tak. No i ma umiejętności, obwód, no. Tak. Więc musi z góry. Ja wychodzę. Ojej, popatrz, już zamierzam. A na ile wychodzisz? Na 2 godziny. No bo ja zaraz ten ogarnął. Tak, ale nie stąpę tak intensywnie, bo to nie ma sensu. No dobrze, ale coś muszę ten, bo ja... Coś Litka zrobi na mokro, no. Nie także, mogę patrzeć. Nie, tak, ja się bo ty Litka potem do parku pojedziesz na koc, to już nie za późno, bo będzie deszcz padał. Dobra. No. Także wiesz, słuchaj. Ty się nie zabijaj, bo ty masz serce chore. Serce nie, serce też mam zrobić. I ona będzie tu siedziała. Nie bój się. Chcę się wychodzić. Tak. Potem ja będę musiał karetkę na to. Karetkę? A jeszcze jak umrze Litka? A jeszcze cię oskarżą? Nie oskarżą, tylko podejrzą. Musiał płacić za taki czarny wóz pogrzebowy. Tak, za czarny wóz pogrzebowy. Zdechła we własnym języku. No, ty by zdechła. Oskarżą cię o mocy. Litka, powiedz, że ty nie jesteś psem. Dostała zawału. Żebyś miała? No. W naszej rodzinie nigdy nie było zawałów. Ale może być. Nie, to genetycznie. Nie, ja się śmieję, ale koszty poszłyby z... Wystawa Warszawski Jazdów, tak. Na moje konto. Zagrożony likwidacją zakątek stolicy jest to. Widziałeś? To dlatego oni tak wrzeszczą. To miejsce magiczne dla warszawiaków i magnes przyciągający turystów, którzy już nie chcą fotografować się tylko na tle słynnych zabytków. Chcą poczuć choć trochę jak odkrywcy, trafiając na miejsce tak nieoczywiste, na maleńką drewnianą wioskę, przycupniętą wśród reprezentujących budynków rządowych. Ale może tak. Się przepcha tym wiatrem, no. Tak. A gdzie ty lecisz tam, na te komputery, nie? Ja nawet nie mam planu, więc ja tylko... No i on tak po prostu wyjdzie i przyjdzie. Co ty się martwisz? Zobacz, się przejaśniało. No trochę, no tak, no, jakby trochę jaśniej. Jeszcze przed wyjściem muszę niestety... No, 0003. 0003. 214 kluczyk 7003. Rozumiesz? I to się nazywa to. Naciskasz i klozet wyskakuje, na którego siadasz. Water closet? No. No właśnie o to chodzi. I teraz tak. Nie, to są tak. Chcą się poczuć jak trochę jak odkrywcy, trafiając na miejsce tak nieoczywiste. Na maleńką drewnianą wioskę, przycupniętą wśród reprezentujących budynków rządowych. Mhm. Czyli co tam? Ambasada francuska. Co tam? No ambasada to jest przy tym placyku. No. Pułkownika Francesco de Nullo. Tak. Te drewniane, prefabrykowane domki to architektura równie wartościowa jak monumentalne budowle. No oczywiście, no ale 50 lat stoją. Realizująca zupełnie inne potrzeby społeczne, wygodnego, ergonomicznego mieszkania dla szerokiej grupy odbiorców.
architektura wywodząca się z idei modernizmu humanistycznego, realizowanego przez jednego z największych fińskich światowych architektów, Alvara Aalto. A słuchaj, nomen omen, Alvar Aalto projektował dom Piotrka, słowo honoru tu mnie też nie, naprawdę. Współprojektanta baraków na Jazdowie, czyli że w jednym z baraków mieszka Piotrek. Nie, no właśnie tutaj w tym Mierzyszynie, tylko jedyny mankament, że cholerne strome schody na pierwsze piętro. Tak, wszystko jest coś pięknego. Tak? Ponieważ to ma mało miejsca, bo to jest, wiesz, typ szeregowców. No. No, więc on poszedł w górę, no i musiał jakimś kosztem. I gdzie ten Aalto zszedł? No szedł, no bo u siebie w Finlandii, przecież to był... No, ale już nie żyje. No, że nie żyje. Ja o tym mówię, no. Słaby architekt fiński. Także. Powinna się jeszcze dokształcić. Minionego lata byłam jedną z grupy szczęśliwców, którzy mieli przyjemność w ramach inicjatywy Otwartych Jazdów animować kulturalnie ten zapomniany zakątek w stolicy. Uczestnikami warsztatów, spotkań były setki osób, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że nastąpiła istotna zmiana w sposobie spędzania wolnego czasu w ogóle. Rundkę spacerową po starówce lub łazienkach powoli wypierają bardziej angażujące, aktywizujące formy odpoczynku. Wiele osób ma ochotę choćby na weekend stać się twórcą, ogrodnikiem czy rzemieślnikiem. Choćby przez kilka godzin zrelaksować się wśród zieleni, poczuć się jednym z członków bardzo otwartej i zżytej ze sobą społeczności sąsiedzkiej. Ludzie lubią żyć w grupie. No, bo na wiosce co masz, Liczka? Ile kilometrów dom od domu? Nie, no na sąsiadkę to mam przez płot, a tak to mam 200-300 metrów. Mam w polu widzenia. Tak. No czy jak głośno coś powiedzą, to jakiś, wiesz, pogłos słychać. No. Natomiast na tyle daleko, że nie przeszkadzają. No. No tam 400 jest najdalej. A tu w Warszawie masz wszystko, domek obok domku i ludzie żyją w przyjaźni. No, zawsze się jakaś menda trafi. Menda trafi. Bo to zawsze ma się jakiegoś sąsiada nieżyczonego. Tak. I to jak odwiedzasz tą wystawę, to reflektujesz się. Nie, normalnie nogę sobie połóż na żerandolu, oczywiście. No. Także połóż sobie nogę. Nie, no bo ja mam jeszcze przykuć pod tym kątem. Tak, oczywiście. Także wiesz, nomen omen, ja ci coś powiem. Także ja ci coś powiem. Takie dwie wystawy to wystarczy. No. Na komputery robisz? Także wiesz, komputer to nie ucieknie. Dzisiaj sobota to długo, jutro będzie gorzej. W niedzielę. A to za której? A to powinnaś wiedzieć, jak chodziłaś. No nie, ja w niedzielę nie chodziłam. No. Tak. Ja już to wychodzę wcześniej. Tak. Dlatego, że będzie u Krzyśka lekarz, który tylko może w niedzielę. No. No, i mamy spotkanie. Krzysia. Tak. No, a muszę Jesienieckiego spionizować. Aha. No. Zobacz, Łódź, ulica Zbąszyńska 2B, Konstantynów Łódzki, ulica Łódzka, to i to jest tak w Finlandii. Domy modułowe z Finlandii. Ty. Jak ci przepiszę ten adres? Nie, ja ci mam taką kartkę. To było przekazane przez Rosjan, bo repatriacje, oni sobie zakazali Rosjanie repatriacji fińskich i z tych repatriacji fińskich na odbudowę Warszawy odszły te domki. Masz. A to znaczy, aha, bo Finlandia była po stronie Państwosi. Aha, to masz, no tak. Dobra, dzięki. Znaczy Rosjanie podarowali im fińskie domki. No. Tak, on dobrze mówi. Więc, słuchajcie, ja wizualizuję naszą wielką rodzinę, bo jeszcze mam na myśli parę osób. Mam nadzieję, no będzie co będzie, może to będzie tylko w Krzyżowoglądzie, tak. Ale w myśli scenariu. Wizualizuję kup do placu i ten domki z Bali najlepiej. Tak. No, żeby nie dbać w polu widzenia. No. Nie, no to ty już tam, jak masz na tej wsi ten dom w polu widzenia, to ty tutaj nie rusz z Warszawy wsi, bo to i tak jest największa chińska wiocha. Ja mam już zamiar stamtąd wybyć, jeśli będą pieniądze, już wystarczająco dużo. Ale z tą Olą? No oczywiście, Olka w ogóle tam, wiesz,
jakby mogła, to ani sekundy nie była dłużej. One tam nie mają możliwości rozwoju, no. No tak. No to po to się jest. Bartek by... No pewnie, oczywiście. Bartuś by do odbalia, uspokoił się. No to tylko przez niego byśmy się tam znaleźli. Właśnie po to siedzieć pod tym Poznaniem. Właśnie, no, właśnie, no, tak. Przyznam się, ładne Bartka. No, chce być w środku Polski. No to tam Jacynkę, chce środek, no to masz. Już teraz Olki nie wygonisz stamtąd, bo ona się przyzwyczaiła. Nie, absolutnie. Do nic nie robienia na wsi, a na wsi wiesz, jak ludzie zapierdzielają. Janek powie. Tak, wiesz, jak ty. No. Kapuści miar. Myśmy to z Jankiem Witkiem mieli wykłady na temat kapuści miar. Tak. Ale jeszcze chodzi też o głowę, która jest wielka jak kapusta. Kapusta. No. A Olka też, jak była malutka, to dostała deseczkę w wodzie falofalowe i wbijała też, bardzo precyzyjnie tę wodę. Tak. A jak Bartuję kiedyś podskoczył, to wzięła taką, była dodatkowa klapa na ten metalowy śmietnik i ten dzyndzyn zrobiła piseczkę z tego dzyndza. No widzisz. Bartuję się zamknął i ona powiedziała, że tak bułek ukręci. Aha. Zobaczcie. I nie znosiła ona tego brata. Nie, ona w ogóle, słuchaj, gardzi męskim gatunkiem, czy tak. Ale to... Dlatego jest to dzielnie. No, mówi, że to robaczko i trzeba obszarze to tego rozwiązać. Mówi, tak. To normalne. Zobacz, no. Jakie to straszne. Nawet jestem zablokowany, to nie do przyczyny. Dobra, nie wiadomo, czy to jest ciepło, czy to jest zimno, nie wiadomo. Tragedia, nie spotkała się tam też. No słuchaj, no Krzysiek miał mieć pacjentów i co? I dopiero poniedziałek ma, no. Jakby miał, to ja bym miał pieniądze, bo trzeba myśla, no. Dobra, no, to sobie robić, no. Tak, tak. To na razie. Pytac, na razie, poczekaj. To na dwie godziny? Tak. Na półtorej, na dwie, na dwie i pół. Co za różnica. Także jesteśmy, kochana, i tak w Warszawie, zobacz, katolickiej Polsce A.